Witam serdecznie, Dariusz Witek, Gadżet Team. Witam. Dariusz, fantastyczny mecz, 5-5 z meblami Kocęba. Naprawdę dzisiaj kapitalne widowisko. Co możesz powiedzieć na temat tego spotkania? W sumie to jeszcze myśli nie mogę zebrać. Taki roller coaster, że się w głowie nie mieści. Pierwsza połowa, chłopaki wychodzą fajnie na nas ostro. Prowadzą grę, my kontrujemy. Schodzimy jeden, nie wiem, że nawet nie pamiętam, że nawet taki szał, że nawet wyniku nie pamiętam. Wiem, że prowadzili w pierwszej połowie do znacznej, myśmy gonili wynik. Druga połowa, weszliśmy na pełnym speedzie. No i tym, co zawsze nam wychodziło, czyli szybka gra, my z tyłu trzymamy piłę, pyk, pyk, Jasiu czy Dawid i odskoczyliśmy na trzy bramki znowu w końcówce. No to po jednym jak snajperów ten mecz, bez reklamy, no Krzysiu Jasiurkowski, Kubuś Cempa, no to tu, no, na remis. Ciężko wskazać, który jest lepszy, tak samo w Łodzi ciężko wskazać, która drużyna jest lepsza, remis zasłużony. No dokładnie, dokładnie. Miałem w późniejszym etapie wywiadu mówić o Cempie i o Jasiurkowskim, bo to też dzisiaj było tak liczone. Zaczynał Jasiur, ten Cempa z dwoma bramkami przewagi, za chwilę Krzysiu wyskoczył w klasyfikacji o jedną więcej, a na koniec wszystko wróciło do stanu początkowego. Oprócz tego meczu rzeczywiście fajnie się ogląda takie pojedynki indywidualistów. A czy to pojedynek indywidualnych tutaj chłopaków między sobą, tam jakieś tam statystyki, też jest super, no ale z tego co dzisiaj było widać, spotkały się dwie z wiodących drużyn w tej lidze, aspirujące do awans. No i to nie jest tak, że gra tylko Kuba, czy gra tylko Krzysiek, gramy całą drużyną, czy chłopaki z mebli, czy my nadstawiamy tyłek na każdą piłę i walczymy z całych sił, no więc równorzędny rywal, jeden i drugi zespół powinien być, nie wiem, może niezadowolony, ale sprawiedliwy wynik jest dzisiaj. Każdy czuje niedosyt delikatny. No właśnie, czy wy bardziej może nawet nie czujecie tego ten niedosyt, bo prowadziliście trzema bramkami, a tu nagle remis. Czy to jest rzeczywiście coś, tak powiedzmy, nie, jakby to powiedzieć, no coś brakło? Na pewno zabrakło, no ale każdy czuje niedosyt, tak samo my czy chłopaki, tylko w tym momencie no, ciężko jest cokolwiek powiedzieć na gorąco, dopiero jak sobie siądziemy w szatni, weźmiemy prysznic i ogarniemy się, ochłoniemy, wtedy będzie można dopiero rozmyślać. Na razie no, to jest, no wiedzieliśmy, że będzie ostro, że będzie ciężko i nasze prognozy się sprawdziły, jesteśmy zadowoleni, że stawiliśmy czoła chłopakom z mebli, no i stworzyliśmy świetne widowisko wspólnie z nimi. Meble będą prowadzić w tabeli, nie mylę się? No chyba tak. Będą raczej prowadzić z tego, co pamiętam, ale przed wami dwa spotkania, a oni mają jedno. Także wszystko w waszych rękach. Wszystko w naszych nogach, w naszych głowach. Byle bez kontuzji, bo dzisiaj ciężki, waleczny mecz. Także byle bez kontuzji, byle wszystkim zdrowie dopisywało z naszej kadry. Krzysiek wraca, jeszcze jeden zawodnik, bo naprawdę no teraz jest dwóch, tak to zawsze było trzech, więc jednak to też może brakło tego odsapnięcia, bo zrobić mi takie szybkie zmiany pod koniec też no ciężko 40 minut jest wybiegać na pełnych obrotach. Ale trzeba dodać na koniec wywiadu, że mecz bardzo zacięty, ale bardzo czysty. Znamy się z chłopakami już chwilę, tam gdzieś razem rywalizujemy już długo, tutaj praktycznie znamy się już długo, także na wiadomo, walka, rywalizacja, adrenalina na takiej stopie bardzo, bardzo koleżeńskiej. Dziękuję za wywiad. Dziękuję serdecznie.